Witajcie kochani bardzo serdecznie w wiem, spóźnionej dosyć mocno recenzji najnowszej gry z uniwersum Świata Gwiezdnych Wojen, czyli Star Wars Squadrons. A gra, która była zapowiedziana dosyć późno względem premiery, gra, która pojawiła się, można powiedzieć, trochę znikąd, nikt za bardzo nie miał względem jej oczekiwań i w końcu dostaliśmy ją jako tytuł mniejszej klasy, powiedzmy, niż do tej pory Jedi Fallen Order, czy Star Wars Battlefront 2, czy nawet 1. Więc tytuł, który w pewien sposób wiele osób skreśliło już na samym początku ze względu na małą ilość kontentu, jak to wszystko wygląda. Dziś będziemy właśnie się tym zajmować tylko i wyłącznie aspektem kampanii singleplayerowej, multi zajmę się w osobnym materiale. Oczywiście zaznaczam jednocześnie, że cała ta recenzja jest spoilerowa, więc jeżeli komuś z Was zależy bardzo na fabule tegoże tytułu, to albo najpierw przejdźcie całą kampanię, albo obejrzyjcie powiedzmy jakieś cinematiki na YouTubie i dopiero wtedy wróćcie do mojego materiału, żebyście nie zepsuli swojej zabawy. Tak więc teraz zobaczmy, jak prezentuje się wersja singleplayerowa najnowszej gry Star Wars Squadrons. I zacznijmy oczywiście od rzeczy, która jest najistotniejsza w przypadku gier komputerowych. I jakkolwiek chciałbym porozmawiać o fabule, należy zacząć od samego, powiedzmy, gameplayu. Samego faktu tego, jak ta gra się prezentuje. Ponieważ mamy symulator, mówiąc w wielkim skrócie, Star Wars Squadrons jest to bardziej zaawansowany symulator niż to, co mieliśmy w Star Wars Battlefront 2 wersji potyczek w kosmosie. Ponieważ tutaj w trakcie całej kampanii stajemy po dwóch stronach konfliktu. Z jednej strony Vanguard Squadron po stronie Nowej Republiki, z drugiej strony po stronie Imperium Titan Squadron, gdzie w ramach ich przygód, w ramach ich poszczególnych misji będziemy mogli wcielać się w dwóch różnych pilotów latających różnymi statkami. Wszystkie statki z jednej i z drugiej strony konfliktu są podzielone na cztery klasy: myśliwce, bombowce, przechwytujące oraz wsparcie. I po stronie Nowej Republiki jest to oczywiście X-Wing, Y-Wing, A-Wing oraz U-Wing. Natomiast po drugiej stronie imperialnej mamy zwykłego TIE'a, TIE Bombera, TIE Interceptora oraz TIE Reapera, który służy nam jako wsparcie. I sama gra jest... Znaczy, nie jestem tutaj w stanie powiedzieć, czy ona jest takim według stricte jakiejś definicji gier komputerowych symulatorem, ale naprawdę pozwala nam się wczuć w pilota tego kosmicznego myśliwca. Po pierwsze, ja grałem na wersji, powiedzmy, nie takiej stricte bardzo realistycznej, tylko bardziej uproszczonej, a i tak było dosyć sporym często wyzwaniem, żeby odpowiednio wyczuć poszczególną maszynę. Każdy statek, każdy typ, można by powiedzieć, różni się dosyć mocno. Możemy wyczuć to, że na przykład A-Wing jest niesamowicie szybki, niesamowicie zwrotny, ale kilka strzałów wystarczy, żeby go całkowicie zmieść. Czym innym jest Y-Wing, czym innym jest myśliwiec, czy też czym innym jest wsparcie. Naprawdę rzeczywiście czuć to. Jednak co mi się najbardziej podoba, to pełna kustomizacja tego, jak my możemy latać. I nie mówię tutaj o tym, że przed poszczególnymi misjami w późniejszej części kampanii możemy dowolnie dobierać sobie wyposażenie, czy też wybierać statki, ale balans statkami i przerzucanie tej tak zwanej mocy naszych okrętów. To jest naprawdę coś niesamowitego, kiedy możemy wybrać, czy na przykład bardziej doładujemy sobie silniki, lasery, czy też tarcze w przypadku Nowej Republiki. W przypadku Imperium w większości przypadków jest to albo silniki, albo blastery, ograniczając wszystko pozostałe. I odpowiednie balansowanie tym w środku bitwy może być kluczowe dla naszego zwycięstwa i jest to po prostu przyjemne. Możemy sobie zmienić styl naszej gry, jak to właściwie wszystko wygląda, w jaki sposób operujemy. Sama kampania jest moim zdaniem dosyć przydatna, jeżeli chcemy dosyć szybko nauczyć się podstaw i zrozumieć tego, czym różnią się poszczególne klasy, jak to właściwie wygląda, zanim przeskoczymy do pełnego trybu multiplayer. Gameplayowo jest to naprawdę przyjemne. Po prostu sam fakt tego, jak to jest wszystko skonstruowane, kiedy mamy, powiedzmy, przed każdą misją mamy odprawę z prezentacją, jakie są poszczególne etapy naszej misji. Komunikacja między bohaterami, sposób, w jaki są przekazywane zadania, że musimy na przykład dolecieć do jakichś punktów, że to nie jest po prostu natychmiast akcja, tylko przygotowanie, rozpoczęcie, rozwinięcie i tak dalej. To jest coś niesamowitego. Z drugiej jednak strony,
czuć w pewien sposób, że jest to gra, może nie tyle nazwijmy to budżetowa, no bo absolutnie tytuł za 150 zł nie mogę powiedzieć, że jest budżetowy, ale jest to gra, która dostała trochę mniej uwagi i trochę mniej niż budżetu niż poprzednie tytuły, co szczególnie widać w przypadku, kiedy jesteśmy na pokładzie naszych statków flagowych, czy to Imperialnego Niszczyciela, czy to Kalawańskiego Krążownika po stronie Nowej Republiki, gdzie nie poruszamy się swobodnie, tylko trochę jak w starych grach albo przygodowych, albo powiedzmy naprawdę starszych tytułach, po prostu musimy najechać jakby naszym wzrokiem kamerą na odpowiednie miejsce, wcisnąć odpowiedni guzik, żeby przejść na przykład do sali odpraw. Nie możemy sobie swobodnie po prostu chodzić i zwiedzać tych okrętów, tylko mamy lokacje określone, gdzie możemy obracać kamerę 360 stopni. I to troszeczkę psuje, powiedziałbym, ten klimat. To trochę psuje nam to uczucie, to wrażenie tej imersji, że no mimo wszystko starają się nasi bohaterowie, współtowarzysze, czy też powiedzmy jacyś nasi dowódcy rozmawiać z nami, przedstawiać, o czym za chwilę będę nieco więcej mówił w części o fabule. Tutaj trochę się to minimalnie psuje. Gdyby było tego trochę więcej, mogłoby to działać jak najbardziej w porządku. I moim zdaniem tutaj pod względem gameplayu rzeczywiście jest zabawa. Autentyczna radocha z przerzucania powiedzmy tej mocy na poszczególne podzespoły. Latania wybranym przez nas typem statku. Jak i również to uczucie zagrożenia, kiedy powiedzmy zostało nam 20 życia, wszystko dookoła się iskrzy, pali w naszym kokpicie, a my musimy uciekać przed naszymi przeciwnikami. I działa to w porządku, jakby naprawdę daje to radochę latania, daje to poczucie, szczególnie jeżeli dodamy do tego naprawdę ładne, ciekawe i powiedziałbym mimo wszystko różnorodne lokacje, rozwalający się księżyc, imperialne placówki, burze powiedzmy jakieś tam kosmiczne, które występują, są różne lokacje, które czasami mają różne utrudnienia. I to daje radochę. I moment, kiedy na przykład musimy uciekać przed przeciwnikiem, jednocześnie latając pomiędzy jakimiś tam belkami podtrzymującymi stację kosmiczną i imperialną, to daje adrenaliny. Więc tutaj pod tym względem bym powiedział, że naprawdę gra jest przyjemna. Naprawdę wiem, że za jakiś czas, pomijając multiplayer, będę sobie siadał do single playera, żeby z jednej strony zdobyć te wszystkie odznaczenia, jak i również po prostu, żeby pobawić się w odpowiednich scenariuszach i żeby poczuć ten dreszczyk lekki adrenaliny, ponieważ pod tym kątem gra jak najbardziej się sprawdza. Statki są rzeczywiście różne, czuć różnice w lataniu, w uzbrojeniu, w wytrzymałości. Sam fakt tego, że Imperium nie ma praktycznie poza TIE Reaperem, nie ma tarcz i musimy tym naszym TIE Fighter czy TIE Interceptorem, który jest niesamowicie szybki, ale mało wytrzymały, balansować między naszymi przeciwnikami i niwelować ich przewagę w postaci tarcz przede wszystkim. To jest rzeczywiście coś. To daje tą dynamikę, daje to poczucie i daje radochę po prostu z całego tego latania. No ale teraz przejdźmy oczywiście do części fabularnej, czyli to, co jest również dla mnie bardzo istotne. I tutaj już niestety nie jest tak dobrze. Znaczy nie jest też tragicznie, ale nie powiedziałbym, że jest dobrze. Jest mocno średnio, szczególnie pod koniec poziom mocno spada. Ale o co chodzi? Zacznijmy od tej rzeczy, o której przed chwilą mówiłem, czyli imersja z grą. Niestety możemy sobie stworzyć jakiegokolwiek bohatera chcemy po jednej i po drugiej stronie konfliktu. Możemy mu wybrać twarz, kolor skóry, nawet linie dialogowe, czy też ton głosu, jaki mówi, ale jedyny moment, kiedy nasz bohater czy bohaterka mówi jakiekolwiek dialogi, to jest w czasie bitew. I nie mają one za bardzo żadnego znaczenia, ponieważ to są tylko i wyłącznie jakieś generyczne teksty, że o nie, ktoś do mnie strzela, albo zemszczę się itd., itd. Natomiast kiedy mamy briefingi, przygotowania do poszczególnych misji, możemy rozmawiać oczywiście z naszymi współtowarzyszami z jednej i z drugiej eskadry, jak i również z naszymi dowódcami. No i to jest kwestia, która jest przyjemna, ale niestety tutaj bardzo siada to, że my nie możemy nic odpowiedzieć, że nie możemy nawet odpowiedzieć wybranymi tekstami, znaczy ani nie możemy wybierać, ani nawet nie ma narzuconych nam tekstów, bo jest to strasznie dziwne, kiedy nasz bohater, powiedzmy nasz, nie wiem, przyjaciel z eskadry opowiada jakąś historię, chwilę milczy i potem zaczyna mówić coś dalej i tutaj idealnie by pasowało, gdybyśmy my mogli, nie wiem, wybrać jakąś opcję dialogową, cokolwiek w ten sposób, ale niestety tego nie ma. I tutaj to się niestety psuje, to niestety jakby psuje to całe uczucie. Natomiast jednak przejdźmy do samej fabuły, samych bohaterów, czego co się dzieje. Po pierwsze,
główne zaplecze fabularne, że tak powiem, czyli główne założenie, że Project Starhawk, czyli budowa nowych niszczycieli, czy też pancerników, jak one są określane w tej grze, przez Nową Republikę, które mają być przeważającą szalą w wojnie przeciwko Imperium po bitwie o Endor. I sam dobór takiego tematu jest jak najbardziej w porządku. No mamy jakiś projekt wojskowy, z jedna strona go broni, druga próbuje najpierw go znaleźć, a potem zniszczyć. Tutaj jak najbardziej zostało to dobrane w porządku. Jednakże to, jak cała fabuła się kończy, czyli tym, że Nowa Republika traci swój prototypowy Starhawk, ale udało im się oszczędzić, ocalić inżynierów, którzy go przygotowali, jest ok, jest jakby najbardziej w porządku, tylko zaczyna nam już dosyć mocno zgrzytać w okresie, który mamy między bitwą o Endor a Jakku, ponieważ to jest rok. Między bitwą o Endor a Jakku minął nam rok i wiemy, że podczas ostatniego starcia z Imperium Nowa Republika użyła 3 Starhawków. Tutaj natomiast w trakcie tej kampanii Nowa Republika traci kilka miesięcy po Endorze swojego pierwszego dopiero Starhawka, co oznacza, że w ciągu kilku miesięcy musieli szybko zbudować 3, które były sprawne i gotowe na Jakku. No to jest... To jest niestety coś, co dosyć mocno powiedziałbym, no może nie to, że jest niemożliwe, ale jest dosyć takie mocno upychane w tym wszystkim. Natomiast jednak, jako że jesteśmy pilotem eskadry i mamy swoich towarzyszy, to skupmy się na tych towarzyszach i na tym, co oni nam oferują. Ponieważ tutaj mamy z jednej strony imperialnych, z drugiej strony rebeliantów. I ja chcę zacząć od tych, których nie to, że zazwyczaj nie lubię, ale po których stronie nie stoję, czyli imperialni. Bo oni mimo wszystko są nieco bardziej interesujący. Nie wszyscy oczywiście, ponieważ mamy kilku bohaterów, którzy są dosyć standardowi i kilku, którzy no, mają jednak coś więcej do zaoferowania. Oczywiście naszą główną dowodzącą jest Teresa Carril, która ma prywatną trochę wendetę do swojego byłego dowódcy, który nazywa się Lyndon Javes i chce oczywiście za wszelką cenę się zemścić na nim i go pokonać. Ona jest imperialną, typową przedstawicielką, ambitną, która rządzi i stara się zdobyć tą władzę. Varko Grey, który jest naszym dowódcą, który jest takim wyważonym, konkretnym kolesiem, który też za bardzo się niczym nie wyróżnia. Shen jest dosyć ciekawą postacią z tego względu, że na samym początku myślałem, że będzie to tak naprawdę imperialna wersja Kairos z Alphabet Squadron, czyli postaci bardzo tajemniczej, która jest enigmatyczna, która dziwnie mówi, ale potem w trakcie samej gry dowiadujemy się, że on po prostu jest takim trochę cyborgiem, który przeżył tam 5 zestrzeleń i który po prostu ma urazę do eskadry Kowadło, którą spotykamy w trakcie swojej gry. Nie jest on zły, nie jest on jakiś tam specjalnie oryginalny, podobieństwa do Valensa same przychodzą do głowy, więc tutaj jak najbardziej, okej, on po prostu jest dosyć standardowy, ale nawet przyjemny. Mamy również Heivinę von Reck, którą najważniejszą cechą jest to, że ma nazwisko von Reck, i prawdopodobnie jest to, nie wiem, matka, czy też potomkini von Recka, którego poznaliśmy w pierwszym sezonie Star Wars Resistance. Poza tym niestety jest ona typową, powiedzmy typowym berserkerem po stronie Imperium, który tylko i wyłącznie chce niszczyć rebeliantów, niszczyć i tyle. I ona niestety nie jest za bardzo interesująca. Jednak z całej tej ekipy mamy dwie postacie, które są interesujące. Z jednej jest to LT-514, czyli Lobot, nazwijmy to, imperialny lobot, facet, mężczyzna o wzmocnionej, powiedzmy, swoich zdolnościach analitycznych i tak dalej, który może po prostu jest wsparciem takim technologicznym, czy też wywiadowczym dla naszej imperialnej eskadry. I on jest ciekawy, znaczy on nie jest jakoś wyjątkowy, powiedzmy, i oryginalny, ale fajnie zobaczyć kogoś takiego w działaniu, takiego lobota, tylko po stronie Imperium. Natomiast jednak najciekawszą postacią jest Rela Sol, ponieważ jest to imperialna, wierna pilotka Imperium, która w trakcie dialogów, które możemy, powiedzmy, między poszczególnymi misjami odbyć z nią, jest zwolenniczką tego, że według niej Imperium po bitwie o Endor powinno przywrócić Senat. Powinno przywrócić Senat, który powinien rządzić, zarządzać, żeby była jakaś władza zwierzchnia nad tym wszystkim i która adresuje problem, który się pojawił, czyli brak władzy centralnej po śmierci Imperatora. I generalnie wątek właśnie tej braku centralnej władzy jest najciekawszy, ponieważ w trakcie całej kampanii widzimy, jak mimo tego, że Reslong, która jest teoretycznie najwyżej postawioną, czy najbardziej wpływową osobą w Imperium, wydaje rozkaz, żeby zniszczyć Project Starhawk, nasi bohaterowie natrafiają na problemy, natrafiają na biurokratów, natrafiają na nadgorliwych admirałów, zarządcy stacji itd., itd. I oni w pewnych momentach muszą niemalże dosłownie walczyć z innymi imperialnymi. I tu
jest świetne. To bardzo ładnie pokazuje nam aspekt tego, jak to imperium rzeczywiście jest niespójne bez tego głównego rządzącego na samej górze. Więc pod tym kątem kampania, czy jakby ta część imperialna jest naprawdę spoko, gdyby tylko ci bohaterowie byli bardziej zróżnicowani, trochę więcej byłoby przede wszystkim ich wątpliwości. Bo kiedy gramy, oni wszyscy są święcie przekonani, że wszystko jest cacy, że my wygramy, że my sobie poradzimy. Nie ma żadnego cienia wątpliwości, nie ma nic. Oni się zachowują tak, jakby powiedzmy, no straciliśmy pierwszą gwiazdę śmierci, ale my pokonamy rebeliantów. Tak, no, nie czuć takiej desperacji, nie czuć tego, że to jest mimo wszystko no, sytuacja już naprawdę ciężka dla Imperium. Oni mówią, że o spoko, po wojnie to będzie, nie będzie problemu, wygramy i będzie wszystko fajnie. To niestety do końca psuje jakby ten efekt imersji, jak i również sama końcówka ich kampanii, w momencie kiedy zmieniają oni Starhawka w bombę, tykającą bombę zegarową, jak to sami określają, po czym momentalnie uciekają z pola bitwy i koniec. Zamiast zniszczyć do końca ten statek, zanim go rozwalić tak na pewno, żeby na pewno wszystko było, no to opuszczają to. Generalnie końcówka całej kampanii fabularnie jest dosyć mocno, powiedziałbym, naciągana. Może nie tyle naciągana, co tak na szybko zamykana, szczególnie w wersji imperialnej. Natomiast jednak teraz musimy przejść do części dotyczącej rebelii. I tutaj już będzie gorzej, ponieważ jakkolwiek lubię stronę rebeliantów, zawsze jakby opowiadam się po ich stronie, tutaj twórcy kampanii poszli za bardzo w stereotypy. O co mi chodzi mianowicie? Ponieważ wszyscy bohaterowie, wszystkie ich jakieś relacje są oparte na równości, braterstwie, przyjaźni, wspólnej walce itd., itd. I nie ma w tym nic złego. No, oczywiście jakby na tym opiera się rebelia, ale tutaj nasi twórcy gry przesadzili naprawdę maksymalnie za może jednym wyjątkiem. Bo zacznijmy od samego naszego dowódcy, Lyndon Javis, czyli były przywódca, dowódca, kapitan Teresy Kernil, czyli powiedzmy ona się próbuje zemścić, on próbuje jakby, on przejrzał na oczy i poznał zniszczeniu Alderaan przeszedł na stronę rebelii, który potem praktycznie przez całą kampanię jest niesamowicie ciepłą kluchą, która w finałowym momencie w kampanii oczywiście musi się poświęcić, ale nie do końca się poświęcić, żeby Imperium mogło zostać pokonane. Naprawdę, mało w jakiś sposób zachęcający, mało w jakiś sposób przekonujący dowódca. Absolutnie tutaj nie widzę w nim za bardzo nic fajnego. Ciekawszą trochę postacią jest Kierach Kowach, zwany jako Gunny, czyli to jest jego nickname. Przepraszam, bo to jest pilotka pochodząca z Mimban, czyli z planety, którą znamy z Łotra 1, nie z Łotra 1, tylko z Solo. I to jest najciekawszy jej aspekt, bo ona jest po prostu dowódcą, który tam lata, gada i tak dalej, okej, spoko. Ale wszystkie jej nawiązania, ciekawostki, o których ona opowiada właśnie z momentu, kiedy najpierw walczyła z separatystami, potem walczyła z Imperium, jest to naprawdę fajny sposób pokazane, w jaki sposób straciła rękę. To są jeszcze takie ciekawostki, smaczki, które się pojawiają, ale poza tym nie ma tutaj nic za bardzo fajnego. Najbardziej oryginalną czy ciekawą postacią, która próbuje coś tutaj dodać, nieco więcej klimatu, jest Ferez Cad, czyli Trandoshanin, który różni się od swoich przedstawicieli, swojego gatunku, który był cwaniaczkiem, kombinatorem, złodziejem, przemytnikiem i w momencie, kiedy zbyt duża cena za jego głowę się pojawiła, on postanowił uciec do rebelii. No i niestety, nawet jego potencjał, jego powiedzmy, jego czarny humor, jego jakieś tam podejście bardziej powiedzmy luźne do regulacji, ustaleń i tak dalej, znika pod koniec kampanii, kiedy znowu jest jesteśmy eskadrą szpica w polskim tłumaczeniu, czyli Vanguard Squadron, jesteśmy razem, ble, ble, ble. Mamy i na samym końcu, znaczy nie na samym końcu, tylko dostajemy również Gracie Vatara Sienar, której najciekawszą aspektem jest to, że pochodzi z wpływowej rodziny Sienar, która była odpowiedzialna za produkcję TIE Fighterów. Problem jest tylko taki, że ona jest absolutnie nieciekawa. Po prostu jej dialogi były chyba najgorsze, najnudniejsze w całej grze. Nie ma nic z tym ciekawego i jej gadanie, że no bo ja pochodzę z takiej dużej rodziny, ale nie chciałam być po stronie Imperium. Absolutnie, ledwo o niej pamiętam jeszcze, szczerze mówiąc, mimo że dopiero co skończyłem grę. No i na samym końcu dostajemy Kio Bennes, która pochodzi z planety Mirial, która jakby naturalnie jest uczona, była uczona na swojej planecie odczuwać w podstawowy sposób moc i która ma to przeczucie, ona wyczuwa pewne rzeczy na polu bitwy, że coś się złego stanie, coś się niezłego stanie. Nie jest to używanie mocy, ale wyczuwanie.
No i okej, okay, i nie jest to absolutnie... Jest to całkiem sympatyczna cecha, która jakby pochodzi, wywodzi się z jej rasy, ale sama postać też jest jedną wielką, ciepłą kluchą, która cały czas wspomina, jak to dbamy o siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I z całej tej ekipy tak naprawdę, no jest oczywiście Hera Syndulla, która gdzieś tam momentami się pojawia, ale dużo jej za bardzo nie ma i nie ma za bardzo tutaj nic do dodania, bo to jest typowa Hera Syndulla. Mamy natomiast oficera wywiadu Nowej Republiki, Ardo Barodai, który jest rasy Mon Calamari i który jako jedyny z całej ekipy praktycznie ma jaja. Takie naprawdę jaja od samego początku do końca, który opowiada o tym, jak to walczył z Imperium podczas okupacji Mon Calamari, jak to udawał, jak był szpiegiem. Naprawdę to jest kolejny przykład tego, że jeżeli... że Mon Calamari są przedstawicielami, są tak naprawdę krasnoludami odległej galaktyki, którzy są twardzi, którzy są nieustępliwi i nigdy się nie poddają i są po prostu zgryźliwi, markutni, ale jednocześnie umią walczyć, czy też w tym przypadku być w wywiadzie. Więc to jest jedyna postać, która ma jakiś tam interesujący background, czy cokolwiek więcej interesującego. Cała reszta niestety, Vanguard Squadron, no twórcy po prostu poszli w żyganie tęczą. Naprawdę, ja rozumiem, że Rebelia ma być tymi dobrymi ludźmi, tymi dobrymi bohaterami, ich mamy wspierać teoretycznie, ale nie w momencie, kiedy to wszystko wygląda, trzymajmy się za rączki, idźmy do przodu, o Jezus, bo jesteśmy razem, eskadro... Nie. To niestety się nie zgrywa i szczególnie pod koniec, ostatnie dwie misje po stronie Nowej Republiki, może i są epickie pod względem bitwy i tak dalej, ale pod względem właśnie wykonania i pod względem tego gadania o wspólnocie i tak dalej, niestety no, mało się nie pożygałem, za przeproszeniem, bo to jest aż tak odpychająco przesadzone po prostu. Natomiast jednak bardzo mnie cieszy, jak twórcy podeszli, szczególnie w pierwszej połowie kampanii, do wszelkiego rodzaju nawiązań. Tak jak wspominałem, nawiązania do Hana Solo, czy też do planety Mimbam. Mamy nawiązania do Trauna, mamy nawiązania do komiksów Han Solo, gdzie on brał w wyścigu Wielkiego Smoka, jeżeli dobrze pamiętam, że takie było polskie tłumaczenie. Praktycznie w każdym dialogu pada jakieś powiązanie, jakieś podobieństwo, jakieś nawiązanie i to jest naprawdę spoko. Mamy nawiązania do Alphabet Squadron, mamy nawiązania do Aiden Versio po stronie imperialnej, plus cały wątek tego senatu imperialnego, to jest naprawdę coś przyjemnego, to jest dobrze przemyślane, dobrze wklecone, to nie są nawiązania, które są, powiedziałbym, w większości przypadków na siłę, że coś trzeba było wrzucić, to naprawdę sprawnie działa i mogło być jeszcze bardziej rozbudowane, gdybyśmy mogli sobie po prostu chodzić po tym naszym statku jednym i drugim i zwiedzać tak bardzo, jak nam się podoba. Więc podsumowując tą część fabularną, nie jest to niestety historia jakaś przełomowa. Okej, jest to historia, która normalnie, powiedziałbym, znalazłaby się albo w jakiejś książce, albo w jakimś komiksie i którą całkiem przyjemnie by się czytało. Tutaj możemy brać udział w tych bitwach i to jest największa zaleta. Ciekawostek jest całkiem sporo, ale finalnie mimo wszystko nie mamy tutaj wielkiego jakiegoś wpływu na, powiedziałbym, wpływu na fabułę ogólną całego uniwersum, no bo okej, niby Imperium zniszczyło Starhawka, ale że tak powiem, wiedza, naukowcy są dostępni jak najbardziej, więc nie ma tutaj jakiegoś wielkiego problemu dla Nowej Republiki, poza drobnym opóźnieniem, ale i tak opóźnienie wiele nie dało, bo wiemy, że na Jakku były 3 Starhawki, więc generalnie rzecz mówiąc, no niestety padliśmy tutaj taki w stereotypowość. O ile jeszcze imperialni gdzieś tam momentami próbują i nawet im się udaje być troszeczkę odbiegający, ale też nie do końca od standardów, czy też od typowości swojej, Rebelia niestety jest o wiele gorsza i tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo to boli, bo muszę przyznać, że po pierwszych kilku misjach bardzo mocno się wciągnąłem, autentycznie fabuła była dla mnie interesująca, rodzaje misji, co trzeba było zrobić, gdzie trzeba było walczyć. Pod koniec to wszystko zostaje jakby zniszczone moim zdaniem przez właśnie to takie podejście bardzo banalne, dziecięce, infantylne względem motywacji, szczególnie strony rebelianckiej. Tak więc nie oczekujcie tutaj fabuły jakiejś kosmicznej. Powiedziałbym, że jeżeli chodzi o kampanię, jest to lepiej niż w Battlefroncie 2, przynajmniej jeżeli chodzi o główny wątek Aiden Versio, a z drugiej strony jest to na pewno gorzej niż Jedi Fallen Order, więc jeżeli szukacie gry dla fabuły, no tutaj no samo 150 zł za coś takiego, no nie wiem, nie jestem do końca przekonany, żebym tyle wydał, a bardziej bym powiedział, że tutaj lepiej chyba obejrzeć po prostu na YouTubie i nie kupować gry tylko i wyłącznie dla wersji single playerowej.
No dobrze, moi drodzy, tak więc podsumowujmy to, co wszystko tutaj dostaliśmy. Generalnie rzecz ujmując, single player w grze Star Wars Squadrons jest średni i moim zdaniem jest tak naprawdę bardziej rozbudowanym wstępem do multiplayer. Żeby poznać statki, żeby poznać ich specyfikę, jak się lata, jak to wszystko funkcjonuje. I przy okazji może załapać trochę ciekawostek, trochę fajnych nawiązań, trochę tego klimatu latania w myśliwcach w kosmosie, ale absolutnie nie oczekujcie tutaj, czy moim zdaniem nie ma tu jakichś gigantycznych fajerwerków, na które och, nie mogłem się doczekać, albo jakichś gigantycznych plot twistów wielkiego rozwoju uniwersum. Jest to całkiem spoko, całkiem standardowa historia o eskadrach, które walczą w kosmosie. I mi to wystarczy. Jakby absolutnie nie będę wracał do tej fabuły dla powiedzmy ze względu, znaczy jakby do tej kampanii ze względu na fabułę, co najwyżej, żeby sobie polatać jakieś fajniejsze misje i nic więcej, bo nie ma tutaj tego aż tyle. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę, że jest to gra nie na najwyższym takim poziomie, nie na takim powiedzmy AAA pełne, tak jak był Battlefront 2, więc tutaj jakby to rozczarowanie nie boli mnie aż tak bardzo jak przy na przykład Battlefroncie 2, więc moim zdaniem można sobie w to spokojnie zagrać, ale jeżeli chcecie, to przejdźcie od razu do multiplayer, jeżeli na tym Wam zależy. I po prostu dostajemy całkiem prostą, sympatyczną, bez szału historię w świecie Gwiezdnych Wojen o myśliwcach. I tyle tak naprawdę mogę o tym wszystkim powiedzieć. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Wiem, że ta recenzja jest spóźniona, no ale tak jak mówię, mieszkanie stanęło ponad wszystkim. Tak więc dajcie znać w komentarzach, jak Wam się to podobało, co uważaliście, czy ta kampania była spoko, niespoko. No i właściwie jakie są Wasze na razie odczucia z gry Star Wars Squadrons. O multiplayerze będę mówił kiedy indziej, przy innym materiale, kiedy nadrobię trochę więcej tych godzin. A na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Do zobaczenia w następnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!